Dzień dobry Państwu. Nazywam się Henryk Kołoczek. Reprezentuję Politechnikę Krakowską. Zajmuję się biotechnologią i w ramach tych zajęć współpracujemy z firmą Nantes Bolesławca, która zleciła nam kilka lat temu przeprowadzanie doświadczeń z wodą plazmowaną, poddaną działaniu energii niskiej plazmy w specjalnym urządzeniu opatentowaną przez tą firmę. I my badamy efekty fizjologiczne oddziaływania tej wody na mikroorganizmy, aż konkretnie na komórki drożdży niekonwencjonalnych. I zauważyliśmy, że w obecności wody hodowane komórki drożdży rozmnażają się pięciokrotnie szybciej w porównaniu do próby kontrolnej. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo również zauważyliśmy, że ta woda plazmowana może wpływać na rozpuszczalność nutrientów w roztworach, które szybciej migrują do komórek i w ten sposób komórka się szybciej rozwija. Te doświadczenia dalej kontynuujemy, ponieważ zauważyliśmy, że wprowadzone komórki drożdży, na przykład Fafia rhodozyma, pod wpływem różnych czynników stresowych, produkują bardzo ciekawe z punktu widzenia biotechnologicznego metabolity wtórne. I w tej chwili mamy zamiar obserwować, jak ta produkcja, biosynteza tych metabolitów wtórnych będzie zachodziła w przypadku wody plazmowanej. Temu w doświadczeniu poświęcimy w najbliższym czasie szereg prac, aby stwierdzić, czy woda plazmowana oddziałuje również na metabolizm, nie tylko na proliferację, ale na metabolizm wtórny komórek drożdżowych. Ta współpraca, mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijać i w przypadku stwierdzenia dodatkowych efektów na pewno przejdziemy już do związanych z tymi doświadczeniami różnorakich wdrożeń, o których na pewno Państwa poinformujemy w następnych wystąpieniach. W tej chwili jesteśmy na początku tej drogi związanej z biotechnologiczną stroną oddziaływania wody plazmowanej na mikroorganizmy. W nawiązaniu do omawiania właściwości i skutków fizjologicznych wody plazmowanej, chciałbym nadmienić, że aktywność firmy Nantes, która zaangażowała wiele ośrodków naukowych w badaniu właściwości i parametrów wody plazmowanej, jest duża i zostały użyte wiele różnych metod, czasami bardzo wyrafinowanych. I z tego wykroi się pewien obraz, który jest oczywiście hipotetyczny, wymaga jeszcze dalszych badań do potwierdzenia. Przede wszystkim uważamy, że energia niskiej plazmy powoduje w większym stopniu homogenizację właśnie wody i to może wpływać na rozpuszczalność związków, które mogą penetrować do komórek. Drugi wniosek może się wiązać z pewnym pułapkowaniem w tych strukturach tlenu w stanie singletowym. Normalnie tlen występuje w wodzie w stanie tripletowym, ale pochłonięcie, absorpcja energii niskiej plazmy może powodować, iż tlen przechodzi na stan singletowy, który może zmieniać właściwości tej wody plazmowanej względem nie tylko rozpuszczalności, ale również zaburzać interakcje, czasami złe interakcje, które są w komórce. To może być również powodem, że obserwujemy w niektórych przypadkach zbawczy niemalże wpływ nanowody czy wody plazmowanej na pacjentów, czasami terminalnie chorych, o czym oczywiście może więcej powiedzieć pan Zdzisław Oszczęda, szef firmy Nantes, który jest zafascynowany właściwie tymi sprawami, tymi właściwościami wody plazmowanej i efektami medycznymi, terapeutycznymi. Dziękuję bardzo. Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej oraz Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie badały wpływ nanowody na żywotność komórek nowotworowych. Wnioski?
W hodowli komórek na podłożu poddanym działaniu niskotemperaturowej plazmy zaobserwowano spadek gęstości hodowli. Badania te będą rozwijane w kierunku leczenia białaczek oraz innych nowotworów. Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedra Biostruktury Komórki, udowodnił w swoich badaniach obumieranie komórek nowotworowych i hamowanie ich rozwoju. Jedna z obserwacji to zahamowanie podziałów komórkowych po traktowaniu wodą zdeklastrowaną oraz wpływ tej wody na apoptozę, czyli obumieranie komórek. Zakład Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku udowodnił, że sól fizjologiczna poddana działaniu plazmy eliminuje komórki z uszkodzonym DNA, co pozwala na wyselekcjonowanie komórek zawierających jednolite i prawidłowe DNA, a tym samym poprawę funkcji tkanek i narządów. Badania te potwierdziły również fakt obumierania komórek nowotworowych i komórek białaczki pod wpływem nanowody. Nanowoda, czyli woda zdeklastrowana, wprowadza komórki nowotworowe w proces śmierci programowanej, wywołując w nich apoptozę. No jest to bardzo, bardzo interesujący efekt, to masz już to bardzo obiektywny efekt, oceniany urządzeniami, maszynami powtarzalnymi wielokrotnie.